Cześć, witam na moim kanale, słuchajcie, materiał odnośnie airdropu neta jest dzisiaj do odbioru, jak wejdziecie sobie słuchajcie na mój arkusz, tutaj macie zawsze listę z tymi airdropami, nie tylko airdrop, ale inne rzeczy z Kosmos Ekosystemu też są w zakładkach pozostałych, natomiast jeżeli chodzi o airdrop <coughs> nety, no to tutaj macie linki, klikacie sobie na claim, to was przenosi słuchajcie tutaj do strony, i na stronie łączycie się portfelem, no jeżeli ktoś się łapał, no to może sobie słuchajcie tą netę sklejmować. Jak to wyglądało, jakie tutaj słuchajcie warunki były. Za posiadanie 25 juno można było otrzymać jedną netę i to, co jest bardzo słuchajcie ważne w każdej z sieci, no to oddawanie głosów. I tutaj zobaczcie, za oddanie głosów aż 10 nety można było. Kilka centów, a mamy do odbioru 10 netów. Ile ta neta jest warta? No to słuchajcie, zrykamy, bo to jest naprawdę mega gruby airdrop znowu w kosmos ekosystemie. <laughs> Jak sobie wejdziemy, słuchajcie, w UnoSwap, wejdźmy sobie w Swapik. <laughs> no i tutaj, słuchajcie, widzicie, jedna neta to jest warta 1150 dolarów. Czyli e, zatrzymanie w stakingu 25 UNO i oddaniu głosu można, miało, można odebrać, by dzisiaj sobie było kilka tysięcy dolarów, słuchajcie. Także to jest naprawdę mega gruby airdrop. Ja niestety troszeczkę przespałem sprawę, nie załapałem się, angażuję się w Juno, ale już za późno. Natomiast być może ktoś zdążył wystartować i ewentualnie się na ten airdrop łapie. I tutaj jeszcze Wam pokażę, ponieważ jest Liquidity na Juno Swapie. Można, słuchajcie, tą, tą netę wyrzucić sobie będzie w Liquidity tutaj do, do pary Juno Neta. Natomiast tak jak widzicie, no, na kosmos ekosystemie te airdropy no, prezentują się bardzo, bardzo okazale. Żniwa cały czas trwają. Tych słuchajcie, będzie coraz więcej, ponieważ coraz więcej sieci powstaje. Do końca roku około 200. Także te airdropy po drodze gdzieś będziemy się łapać. Tu macie zawsze listę, zerkacie sobie ewentualnie. <laughs> ja proponuję zawsze zerkać tutaj na Snapshot. Jeżeli ktoś gdzieś zakupił jakiegoś atoma, trzyma w stakingu, no to już. Po tym sobie, po tym kryterium sprawdza, miałem wtedy Atoma, miałem wtedy Osmo, miałem wtedy Juno, był, słuchajcie, patrzę, a miałem. No to wtedy sobie badacie dalej sprawę, tak? Natomiast jeżeli nie mieliście w tym terminie, no to wiadomo, że już się nie łapiecie. Ale tak jak widać, słuchajcie, można naprawdę bardzo duże pieniądze z tych airdropów ściągnąć. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Na koniec prośba o subskrypcję kanału, bo to pozwala się rozwijać i daje motywację do pracy. No i zapraszam do kolejnych materiałów na kanale. Dzięki, cześć.